Specjalna wersja dragowego samochodu nazywa się, żeby się nie pomylić, Chevrolet Supernova Sport 396 Forza Edition z 1969 roku. I to jest jakiś koksiarski dragowiec. Wydechy z boku. Tak? Nie, co? Gdzie on ma te wydechy? Wow. Jakiś grubo porobiony jest. Który on jest w klasie? WS1. No to nie aż tak mocno porobiony. Pewnie można by go tam jeszcze trochę podkręcić. Ale może być ciekawy. Nie skręca w ogóle. Nie spodziewałam się po nim, że będzie skręcał. Zobaczmy go. O kurde, ciśnie. O, wow, wow, wow. Ale na zakręcie lipa jest. Dawajcie go jeszcze podkręcimy, może się da, zobaczymy. O kurde. Dawaj go na tylne koła. No właśnie, on wygląda tak, jakby mógł robić bez problemu Willy, nie? Patrzcie, jaki to jest kozak. Nic nie można w nim otworzyć. A nie, można drzwi? Maskę można? Patrzcie, jak on jest w ogóle pochylony, nie? Do przodu. What the fuck? No dobra, co można z nim jeszcze zrobić? Tam był jakiś niby body... Boże, co to mi się tutaj... Body kit presets, ale... To jest właśnie chyba to, co jest zainstalowane. No dobra. Ja myślę... Co można tu z nim zrobić? O, co? 7-litrowa V8 pod maską. Patrzcie na to. V10, można mu... Zobaczcie, ile silników można mu włożyć. 7 litrów V8, masakra. Dobra. Można mu zrobić napęd na 4 koła. Z przodu te kółeczka jakie malutkie, a z tyłu takie kurde wielkie, patrzcie. Jo, nieźle. Okej. To już jest pozakładane wszystko, widzę. Nie wiem, po co mu to na dragi. Powinna mu prędkość maksymalna wzrosnąć chyba. No. To trochę zwiększa docisk, ale... O. Patrzę, co tutaj wpływa na ten, ale... No ciekawe ma te opcje, nie? Czy jest w tej grze kadet? Opel? Chyba nie ma. Kadeta chyba nie ma. Opony dragowe chyba mamy w standardzie. Możemy mieć też wyścigowe, ale to chyba nie będzie skręcać, nie? Więc na wyścigi się nie... Aha, jeszcze sprawdźmy. Z przodu możemy poszerzyć jedynie trochę. No dobra, poszerzymy odrobinkę. Zobaczymy. V12 mu daj. Coś ty, to nie jest ten typ samochodu, żeby mu V12 wpierniczać. Oszalałeś? Dobra, tu jest ulepszony na maksa. To chyba też będzie porobiony. Ale coś tu chyba można w nim jeszcze zwiększyć, bo nie wydaje mi się, żeby tylko klasa S1, znaczy teraz jak poszerzyliśmy sobie przednie koła, no to wskoczył do dwójki. Ale w S2 to sobie totalnie nie da rady. Na pewno nie potrzebujemy tutaj klatki bezpieczeństwa. Wywalmy to. I... No i dobra, weźmy węższe jednak te koła. Z przodu. Ale mocy zwiększyć się nie da, chyba że na innym silniku. A może byśmy spróbowali te... turbosprężarki mu wrąbać. Ale on się nie chce bujać w ogóle. Chodzi o to, że jeśli chce się stanąć na tylne koła, w Fordzie jest tak, w trójce było tak, to trzeba było zrobić, żeby samochód się trochę bujał, ale on... On nie chce się w ogóle bujnąć jakby. Wiecie o co chodzi? Więc to może być naprawdę trudno. O, się.
Zajebiście. Co to było? Dobra, chodźmy w takim razie tutaj. Tu mamy... Na tym wyścigu drogowym nie jechałem, ale chodźmy na ten najdłuższy. On jest taki najciekawszy, nie? Ma za niskie zawieszenie. On podwyższone ma już i tak. Z tyłu ma podwyższone do maksa, a z przodu ma obniżone. Więc teoretycznie no powinien stawać na ten tył, nie? Ale nie chce. Patrzcie. Ale fajnie to widać w tej grze. Ja pierdzielę. Kolejny bardzo fajny szczególik właśnie odkryłem. Zobaczcie sobie, jak mamy zrobione ten... z tyłu zawieszenie miękkie, to podczas gdy samochód wchodzi na wysokie obroty, już kończą mu się te obroty, to koło zaczyna zrywać troszeczkę jakby, nie? I ono cały czas tam pracuje, to zawieszenie tam pracuje pod wpływem tej pracy silnika i to rzeczywiście w grze jest widoczne. Zwróćcie na to teraz uwagę. Widzicie, jak ono skacze? Przy starcie to widać. Ja pierdzielę, ale mi się podobają takie szczegóły, strasznie. Tutaj tego nie będzie widać, bo jest... No to jest cholerna Brytania, tu ciągle albo jest pochmurno, albo pada deszcz. Patrz. Musi mieć twarde zawieszenie, żeby stanął. No dobra, spróbujmy w takim razie z tyłu zrobić jeszcze twarde. Czy to coś da? Tutaj. Więc zróbmy tu na twardo, a z przodu na miękko. I zobaczymy teraz. Zawieszenie twarde na tył. No i zobaczmy. Nie no, on nie postawi. To nie jest chyba tego typu samochód. To jest wersja Forza, on jest chyba zrobiony tak, żeby to zawieszenie było... Znaczy, żeby nigdy nie stanął na koło. Ale na pewno są w grze jakieś takie samochody, które da się tak zrobić. Dobra, chodźmy na ten drag. Przód miękki i wysoki, mówisz? O, no dobra, spróbujmy jeszcze takiej kombinacji. To jest... czekaj, miękki. Tu mamy twardo i wysoko. Zobaczmy. Nie, to nic nie dało. Znaczy musielibyśmy go tak bujać. Trzeba tak nim ostro dodawać gazu, hamować, ale on jest i tak zrobiony tak, żeby nie ten... Żeby był przyczepny dosyć. No dobra, tutaj jeszcze dam sobie na miękko zawieszenie, przód obniżony, twardy. I chyba możemy jechać tego draga w końcu. Chodźmy. Dobra. Idziemy, PVP, konwój i sprawdźmy. Classic Muscle. No myślę, że możemy tak pojechać, no. Ale zrobimy jeszcze Bel Aira kiedyś. Dobra, ciśniemy. Ole, cisną, patrzcie. Nieźle, co? Kurde, szaleńcy. Dogoni ich? Dobra, droga do 400 km na godzinę. Ciśniemy. A, pewnie nie poleci. O kurde, ale szybki jest. Te wyścigi drag z takimi samochodami, które prawie nie skręcają, to jest zupełnie inna jazda. Naprawdę. No i pięknie. A, bo ktoś tutaj miał klasę S2 nawet. Dodge Charger, proszę bardzo. Ale sporo osób ma tego, tą nowe, co ja mam. Fajne auto na dragi, na pewno. Takie, no, zabawne, myślę.
Ale na Wheelie ciężko chyba by było je zrobić, co?